Jaki jest teraz przebieg działań, jeżeli chodzi o przygotowanie Igrzysk Olimpijskich w Krakowie? Aktualnie czekamy na pozytywną opinię Rady Ministrów, aczkolwiek aby jeszcze ją uzyskać zostaliśmy poproszeni o przygotowanie szczegółowych materiałów dotyczących finansowania tego projektu przez Ministerstwo Sportu i właśnie jesteśmy w trakcie przygotowania tej dokumentacji uzupełniającej. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, ale no mamy sygnał już od samego premiera Tuska, tak, na konferencji prasowej powiedział, że będzie wspierał tą ideę, także jesteśmy pełni optymizmu i naprawdę działamy na pełnych obrotach, można powiedzieć. Jakie elementy, jeżeli chodzi właśnie o organizację, są najważniejsze? No przede wszystkim te aspekty finansowe są najważniejsze, bo dzisiaj stoimy u progu takich naprawdę trudnych czasów pod kątem finansowym dla kraju. I musimy naprawdę liczyć każdą złotówkę, patrzeć na nią z każdej strony. A trudno jest tak naprawdę dzisiaj określić, ile nas kosztować będą Igrzyska Olimpijskie. Dlatego staramy się przynajmniej taki szacunkowy operat stworzyć, aby rząd w ogóle mógł określić, czy stać nas na to, aby podjąć takie wyzwanie. To jest dla nas bardzo ważne, bo bez wsparcia rządu ja sobie nie wyobrażam, żeby taka impreza mogła w ogóle przebiegać. To jest za droga impreza i za duża, za ogromna, abyśmy samo miasto i województwo temu sprostali. Także dlatego podkreślam, tu jest bardzo ważne wsparcie rządowe i od samego początku jak gdyby takie zagwarantowanie współpracy.